Miło mi ponownie powitać Państwa ze Służewieckiej Bieżni, na której już w najbliższy weekend pierwsze pojedynki stoczy ponad 150 koni. Będą to wyścigowce pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, a także francuskie kłusaki. Jak zwykle w naszych programach przed weekendem będziemy mówili o szansach poszczególnych koni w najważniejszych gonitwach dwudniówki. Rozpoczynamy od wizyty w stajniach, które dotychczas nie były zaprezentowane. Jak Państwo zapewne wiedzą, jeden z trenerów na Służewcu swoje konie do startu przygotowuje w centrum stolicy. Tym trenerem jest pan Maciej Jodłowski. Po raz pierwszy rozmawiamy, panie trenerze, w tym sezonie. Jak pan ocenia swoją stajnię przed sezonem 2014? Jak oceniam? No, materiał jest bardzo ciekawy. Konie dobrze przezimowały. Więcej jest? Jest więcej. W stosunku do zeszłego roku jest 10 koni więcej. W zeszłym roku było 20, a w tym roku jest 30. Także stajnia się rozwinęła. Konie są bardzo ciekawe, dobrze przezimowały, dobrze przepracowały i patrzę optymistycznie na ten sezon. Jaki cel w tym sezonie? Bo zwykle przed sezonem pan określa, ile będzie zwycięstw. No, czasami pan trafia, czasami pan nie trafia. W tym sezonie jak będzie? W tym sezonie chciałbym wygrać jakąś dużą nagrodę z tego względu, że obchodzę 20-lecie pracy zawodowej. Gratulacje. I bardzo bym chciał wygrać jakąś dużą, prestiżową nagrodę. A jaka to będzie, jaki los mi co da, to się okaże w sezonie. I to się okaże już w ten weekend, bowiem pana dość dobre konie w ten weekend wystartują. Przede wszystkim Gerald, syn Jamajki. Tak, no Gerald należy do czołówki rocznika. Bardzo dobrze przezimował. Uważam, że jest to koń bardzo dobry. No, spotykamy się w nagrodzie Strzegomia i zobaczymy, no, jak wypadnie na tle pozostałych koni zagranicznych, bo jak wiadomo, biegną wszystkie konie zagraniczne, jest jedynym koniem hodowli polskiej i będziemy walczyć. Jest on zgłoszony do derbów? Tak, jest zgłoszony do derbów. No, idziemy tą ścieżką derbową, zobaczymy, co nam się uda osiągnąć. Kilka innych koni też zwraca uwagę w pana stajni, między innymi Duke of Zamindar. Tak, jest Duke of Zamindar, bardzo ciekawym koniem. Co mogę powiedzieć? No, jest to koń po kontuzji, który przyszedł od Juśka Siwoni. Fajnie się zapowiada, dobrze się rusza. Myślę, że to będzie się rozkręcał, będzie ciekawym koniem. Madziani i Invisible Dubai pobiegną w jednej gonitwie w handicapie otwarcia na sam początek sezonu. Tak, znaczy no biegam w nagrodzie otwarcia trzema końmi. Tak trochę ze względu na to, że plan został tak ułożony nieciekawie, że no nie mam gdzie biegać. Dopiero pod koniec czerwca jest wyścig drugiej grupy, ja mam cztery konie w drugiej grupie. I jestem zmuszony biegać trzema koni, nawet powinienem biegać czterema. Madziani. Madziani. No Madziani, fajny konik, wygrał w zeszłym roku cztery wyścigi. Rozwinął się też, myślę, że powinien bardzo dobrze biegać na wysokim poziomie. No Dubaj jest znany, jest kategoria, wygrał nagrodę prezydenta miasta Wrocławia w zeszłym roku. Drugi był Saka Papier, bardzo rzetelny koń, także przechodzi, można powiedzieć, drugą młodość. No zobaczymy, no, są trzy porównywalne konie, myślę, że powinny być w końcowej rozgrywce. Panie trenerze, w tym sezonie nawiązał pan współpracę ze znakomitym jeźdźcem płotowym, panem Zdzisławem Licą. Czy oznacza to, że więcej pana koni będzie przygotowywanych do skoków, do przeszkód? Może nie tyle, że więcej. No te, które się będą nadawały, będziemy skakali. No ja zawsze miałem konie przeszkodowe i starałem się odnosić jak najlepsze wyniki. Nawiązałem tą współpracę, bardzo fajnie mi się pracuje. Zobaczymy, może coś z tego wyniknie. Trener Emil Zachariew. Panie trenerze, jakie nastroje w pana stajni przed nowym sezonem? No jak najlepsze. No, jak co roku zawsze są nadzieje, że w tym roku odniesiemy jak największych sukcesów, jak najwięcej. Nastawienie jest dobre. W tym roku wszyscy właściwie mieli dobre w zimę warunki do trenowania, także konie powinny wcześniej dochodzić do formy startowej i tak jest w pana przypadku, bo już będą startować pierwszy weekend. Tak, tak, tak. Nawet sezon mógł się zacząć ze 2-3 tygodnie wcześniej, ale organizator tak zdecydował, tak jest. Konie są, uważam, w każdej stanie są dobrze przygotowane. Więcej koni niż w zeszłym roku, czy mniej?
Tak samo. Czy w dalszym ciągu gwiazdą stajni pozostanie Kara? Tak, na dzień dzisiejszy tak. Może później coś się zmieni, może zmienić ją Szumawę, ale ona jest sprawdzona i wiemy, co może i kiedy może. A więc jaki plan startowy dla Kary? Pierwszy start Golijewka 11 maja. W gonitwach w ten weekend pobiegną, no bo Kara nie pobiegnie w ten weekend, pobiegną znane konie, Atlantic Star. Koń bardzo znany, znany również z tego, że był trenowany przez innych trenerów. Tak, rok temu był u pana Walickiego. Liczyli na więcej, biegał gorzej, ale aż tak tragicznie nie było. Myślę, że w tym sezonie on się trochę rozwinął, to znaczy przez zimę się rozwinął, rozbudował się. Nie wiem, jak na bardzo się zmieni, ale na pewno na lepsze. Striking Cross jest znana wszystkim bardzo dobrze. Sprinterka? Sprinterka. Do 1600 metrów będzie biegała w tym roku. Biega pierwszy dzień szansami. Groton też jest dość znany. W zeszłym sezonie nieźle biegał. Tak, nieźle biegał. Trafił na dobrą stawkę. Liczę na dobre płatne miejsce. W nagrodzie Amazonek pod Lili Roznikową wystartuje Szumawa. Mhm. Na chwilę obecną jest najlepszy mój trzylatek, Olaf Queen. Ale z planami derbowymi? Jest zgłoszony na derby. Pierwszy jego start jest pod Lili Ryznikowy. Jeżeli tam dobrze pobiegnie, to później ma plan 2 km, później ma Produce i derby. Jeżeli się okaże, że jest dobry, jeżeli nie, będzie sobie biegał po grupkach. Panie trenerze, w poprzednich latach łączył pan funkcję trenera z funkcją jockeya. W tym roku będzie tak samo? Identycznie. Nic się nie zmienił. A poza panem, kto jeszcze będzie jeździł? Czasami Lilia więcej koni. Lilia Ryznikowa. Czyli już jak gdyby na stałe? Jest na stałe. W tym roku trener Józef Siwonia ma w treningu mniej koni niż w roku ubiegłym, ale zapis na pierwszą dwudniówkę jest imponujący. Czy ilość przejdzie w jakość? No chciałbym, żeby to się pokryło, bo jesteśmy nastawieni optymistycznie. Te poprzednie sezony zaczynaliśmy na pierwsze dwudniówki dobrze, ale konkurencja jest bardzo mocna. I to od samego początku. W nagrodzie otwarcia, w handicapie otwarcia dwa pan na dobre konie, ale też i konkurencja silna. Bardzo silna konkurencja. No ja myślę, że Samaretto, który jest, był sprawdzany na krótkich dystansach, jest bardzo wysoko w tej chwili zagrany. Nie mam do niego wyścigów. Skaczemy tego konika i chcę na przetarcie 1800 metrów, żeby pierwszy wyścig przeleciał sobie taki do dystansu, do płaski przed wyścigiem płotowym. W tym samym biegu wystąpi no, znany bardzo Young Boy. No Youngboy nam tam poprzedni sezon miał troszeczkę słabszy, jednak odczuł to trzyletni, bo miał ciężkie wyścigi. Doszedł do siebie, w tej chwili myślę, że powinien progresować. Inne konie, na które pan przed sezonem mówił, że liczy, to Annolepi i Lasso. No też jest silna konkurencja. Jeszcze może Annolepi jeszcze nie jest w takiej formie, jakbym sobie życzył, ale po prostu zamiast szlifować go, przyciskać go mocnymi galopami i postanowiłem go zapisać do wyścigu i niech biega wyścig. Ale jest w Memoriale Dula, tak? Tak, dwa konie, Lasso biega i Annolepi. To jeszcze o Lasso trochę. No Lasso to jest drobny konik, ale z ambicją. Jednak okazuje się, że te Carewicze są bardzo ambitne konie. Dobrze, jestem bardzo zadowolony z tych Carewiczy i ja myślę, że Lasso powinien dobrze biegać też w tym wyścigu. To jeszcze powiedzmy o jednym koniku czystej krwi arabskiej. Ahmed wystartuje, jeżeli dobrze pamiętam, w nagrodzie Skowronka. Tak, no wszyscy się nawet dziwią, że zapisałem 4-letniego ze starszymi, ze najlepszymi starymi końmi. Po prostu nie mam, dla niego nie miałem tutaj takiego wyścigu, żeby nim biegać. Nie chciałem za dużo czekać i postanowiłem zobaczyć, jak wypadnie na tle najlepszych starych koni 4-letni Ahmed. I jeszcze wizyta u zimowego faworyta na derby Ogiera Soprantamo. Wygrał nagrodę mokotowską, stąd tytuł faworyta zimowego na derby. W tym roku rozpocznie starty już pierwszy weekend w nagrodzie Strzegomia. Z informacji, jakie uzyskałem w stajni, przezimował bardzo dobrze.
Może nie jest jeszcze w najwyższej formie, bo będzie szykowany właśnie na te najważniejsze gonitwy, a głównie na derbową w lipcu, ale ta ścieżka startowa, która ma go doprowadzić do derbów, do zwycięstwa, być może rozpoczyna się właśnie w Nagrodzie Strzegomia. Pojedzie na nim prezentujący go w tej chwili Aleksander Kabardow. Na Służewieckim Torze wyścigowe emocje będzie można już przeżywać od soboty od godziny 13.15, a w TVP Regionalna w niedzielę od godziny 13.30 i w TVP Sport od godziny 16.15, kiedy to pokażemy gonitwę o puchar tej właśnie anteny. Serdecznie zapraszam, Wojciech Zieliński.